Witam, dzień dobry. Oglądacie Flash Muzyczna. Dziś Halina Frąckowiak o wypadku sprzed lat. W tym roku gwiazda świętuje 50-lecie pracy artystycznej i z tej właśnie okazji Super Express nakłonił wokalistkę do podsumowania kariery. Wyznała ona, że gdyby miała jedno życzenie, chciałaby, aby nie wydarzył się wypadek samochodowy z 1990 roku. Organizator koncertu był nieodpowiedzialny. Za kółkiem posadził kierowcę, który miał minus 8 dioptrii, wyznaje piosenkarka. Halina Frąckowiak dodaje, że gdyby nie miała syna, dziś może by już nie żyła. Gwiazda walczyła o zdrowie dla Filipa. Nie przy tygiel, ty...